Joanna Kulmowa, niefruwak piechotny. I szedł, i szedł, i szedł przed siebie. Świat był taki piękny, że nadawał się w sam raz do przechadzania się i gapienia trawki muskały idące przed siebie nóżki, słońce grzało wędrującą głowę, wiatr rozwiewał nieprzydatne dochodzenia skrzydełka, zwisające i pogniecione. Skrzydełka? Masz skrzydełka? To dlaczego chodzisz, a nie latasz? Zapytała różowa dżdżownica. Gdybyś fruwał, nie przydeptywałbyś mnie tak nieostrożnie. To boli. Przepraszam cię bardzo uprzejmie. Jestem niefruwakiem piechotnym. Niefruwak piechotny nie może latać. Dżdżownica wygięła się w różowy znak zapytania. Nie umiała wprawdzie czytać ani... Pisać, ale umiała się wyginać. Skąd wiesz, że się tak nazywasz? Był to dość niezwykły rodzaj pytania, gdyż nie wydała przy tym głosu. Dżdżownice głosu nie mają, o czym zapomniałam powiedzieć na początku. Wiem! zawołał mnie ktoś, gdy się wykluwałem Nie fruwaku, piechotny! I tak już zostało. Czy ci się to nie przyśniło? Lecz tego już nie fruwak P nie posłyszał, gdyż dżdżownica wkręciła się właśnie w ziemię. Trudno posłyszeć to, co mówi pod ziemią ktoś, kto w ogóle nie ma głosu. I bardzo dobrze, i teraz mogę pójść dalej. Więc poszedł i szedł, i szedł, i szedł przed siebie, kwiatki mu śpiewały, chmurki pachniały, trawki wołały, a kuku, nie było mu jednak tak miło jak przedtem, bo, bo zaczął myśleć. Nigdy nie wiadomo, od czyjego milczenia należy zacząć myślenie. Więc en piechotny zaczął na wszelki wypadek. I właściwie, kto mnie zawołał, gdy się wykluwałem? Tatuś? Mamusia? Jestem zupełnie pewny, że mamusi ani tatusia przy moim wykluwaniu się nie było. Siedziałem na gołej ziemi, sam, zupełnie sam, a zatem kto zawołał? Nikt? O, to musiał być nikt o niezłym głosie? Ryknął tak, że zadrżałem, nie fruwaku, piechotny. Drgnąłem, nie frunąłem i poszedłem piechotą. Lecz kim jestem poza imieniem? Kim jestem? Mówiąc to, potknął się o swoje własne skrzydełka, nieprzydatne, wilgotne i wlokące się tuż przy jego nóżkach. Potknął się i wpadł na gniazdo. Gniazdo to ukrywało się chytrze w kępie owczej kostrzewy. Trudno było go nie rozdeptać, skoro się go nie widziało, a nie widziało się go, bo było chytrze ukryte. Tu muszę dodać od siebie, że każda chytrość ma dwa końce, jak pies, który jednym końcem gryzie, drugim merda. To ja piszę tę historyjkę i mogę dodawać, co mi się podoba. Na szczęście dla gniazdka NP miał nóżki lekkie i zwinne. Wpadłszy na gniazdko, odbił się od niego i przeskoczył je. Wówczas zauważył, że w gniazdku rozsiadł się zielonkawy ptaszek zwany Świstunką. — Przepraszam, bardzo uprzejmie. — I jest za co? — świsnęła Świstunka. — Przestraszyłeś mnie! — Mogłeś rozdeptać moje słodkie, kochane maleństwa. Nie widzę żadnych maleństw. Siedzę na nich. Na razie trzymam je w jajkach. Jeszcze za chłodno na spacery. Poza tym, nie widzę nie jest żadnym wytłumaczeniem. Jeśli czegoś nie widać, to nie znaczy jeszcze, że trzeba to deptać. Zresztą. Nie przedstawiłeś się im. Piechotny skłonił się w stronę jajek. Niefruwak piechotny. To oczywiste. Przedstaw raczej powody, dla których chodzisz, zamiast fruwać. Z powodu piechotności niefruwaków. Zresztą nie wiem, kim poza nazwą jestem. Więc na wszelki wypadek nie wiesz Kim jesteś? Wobec tego nie jesteś wcale. Moje słodkie maleństwa wiedzą już w jajku, że są świstunkami. W przeciwnym wypadku nie wylęgałyby się w ogóle. Nie warto być nikim. Tak uważasz? Hmm. Ja myślałem, że warto. Przecież słońce, i trawy, i chmury, i, i, i kwiatki. Kwiatki, szmatki. Nie opowiadaj mi o tych bezskrzydłych istotach. Ty przynajmniej masz skrzydła i dlatego pozwalam ci rozmawiać ze mną i maleństwami w opakowaniu. Nie próbuj tylko udawać, że jesteś ptakiem. Ptakiem? A co trzeba robić, żeby być ptakiem? No, gniazdowić, świstać. Tylko? To może ja poćwiczę i, no, nie tylko, trzeba fruwać. Ach, to już niemożliwe. Mówiłem, że jestem niefruwakiem. Niefruwakiem! Nie i nie! I poszedł dalej. Wysłuchali Państwo pierwszej części bajki Niefruwak Piechotny Joanny Kulmowej. Na dalsze losy Niefruwaka Piechotnego Kulmowa, zapraszamy w następnym odcinku. Niefruwak Piechotny I szedł, i szedł, i szedł. Słońce łaskotało, wiatr mu świecił, świat nadymał się wokół niego jak zielony balon. Było mu cudownie, cudownie tak, że zaczął nawet podśpiewywać, ale zaraz przypomniał sobie, że poza nazwą jest nikim. Zrobiło mu się tak ciężko, że jedna z jego idących nóżek ujęła się pod nim, powinęła i zjechała razem z nim do pierwszej napotkanej noży. Serwus, z kim mam przyjemność? Obawiam się, że z nikim. Jeśli z nikim nie mam przyjemności, to mam nieprzyjemność. Rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby nikt nie siadał mi na futerku. Futerko bardzo tego nie lubi. Nikt nie chce ci robić przykrości, lecz nie chcąc robić przykrości, wolałbym wiedzieć, komu nie chcę robić przykrości. Jestem kret, a to mój grzbiet. Złaś z grzbietu kreta, nie zguło. En piechotny zszedł z grzbietu kreta i wdrapał się na słoneczną krawędź norki. Chwilę rozkładał i składał skrzydła, żeby odsapnąć po tej przygodzie. Nie nazywam się nie zguła i nie zamierzam nazywać się tak. Nazywam się. Nie fruwak piechotny. A zatem z grubsza okazało się, kim jesteś. Tak, ale z cieńsza nie. Czy nie sądzisz, że mógłbym okazać się kretem? Mam troszkę futerka na grzbiecie. Bzdura, na kreta jesteś o wiele za twardy. Dobrze przecież czułem, jak gniotły mnie twoje łapki. Było ich jakby za dużo. Ile ty ich masz? Dwie, cztery, sześć? Niefruwak zawstydził się. Nie umiał jeszcze liczyć. O, chyba w sam raz. W sam raz do wędrowania. I dlatego pozwól, że pójdę dalej. I szedł. I szedł. I szedł. Kwiatki grzały go. Niebo pogwizdywało. Świat był taki. Ach, że można było zachłysnąć się na śmierć z zachwytu. Dobrze jest iść przed siebie wszystkimi nogami, choćby się ich nawet nie umiało zliczyć. Nagle coś spętało mu przynajmniej trzystych dwóch, czterech czy sześciu nóg i zatrzymało go w miejscu. Puść mnie! Nie mogę. Sęk w tym, że umiem się zawikłać, lecz odwikłać nie potrafię, dlatego nazywają mnie spowijem czy spowojem. Powojem poprawił niefruwak P, który liczyć nie umiał, ale nazywać umiał wszystko z wyjątkiem siebie. Tak jest poprawnie. Powojem. Ale bez sensu. Nic, co poprawne, nie ma sensu. Mam nadzieję, że jesteś niepoprawny, więc sensowny. Nie wiem, kim jestem. Sądzę, że to jednocześnie niepoprawne i nierozsądne. Jak ty to robisz, żeby być sensownym? Niepoprawnie upieram się przy swoim. Wiję się, beznadziejnie wiję. Otwieram moje kwiatki w dzień, kiedy nikomu nie są potrzebne, a zamykam o zmierzchu, kiedy każdy marzy o jednym rozwiniętym kwiatku. Trzeba ci wiedzieć, że jestem niepoprawnie przekorny. O, a przekorny to ja jestem. Wypominają mi, że mam skrzydła, a ja chodzę piechotą. Możliwe, iż to jest moje zawikłanie, którego odwikłać nie potrafię. Czy nie uważasz, że mogę być powojem, tak jak ty? Co? Co? To prawda, że twoje skrzydła przypominają trochę moje delikatne płateczki ale do mnie starają się upodobnić różne inne kwiaty i śnieg, i obłoczki, i motyle. Zwłaszcza motyle, co wszakże nic jeszcze nie znaczy. Mo, moty, jak powiedziałaś, motyle, to mi przypomina, że o czym to mi właściwie przypomina? Zamyślił się. W zamyśleniu poszedł przed siebie i szedł i szedł. Słońce szło za nim, i niebo szło za nim, a trawki przesuwały się do tyłu. Ach, świat jest jak obracająca się wokół mnie ogromna kropla. Kiedy tak szedł, zaczął pomrukiwać sobie piosenkę której melodię podsunął mu zachwyt A słowa podsunęłam ja Mam przecież jakieś prawo Skoro piszę tę historyjkę Imię ci dali, jakie bądź Więc chcesz, to bierz A nie chcesz, nie bierz O wiele milej imię wziąć Kiedy się w sobie znajdzie siebie to także nie ma najmniejszego sensu. Może naprawdę zaczynam być powojem, ale i kretem, i dżdżownicą. Oni wszyscy myślą tylko o sobie, dlatego wiedzą, kim są. Ja wiem, że świat jest cudowny i cały mój, bo jestem małym, wędrującym jego kawałeczkiem. Nie fruwaczkiem jakimś, piechotniczkiem. Usiadł na białym, rozgrzanym kamieniu i zaczął składać i rozkładać prawie już suche i wygładzone skrzydełka. Jakiś ty piękny! odezwał się tuż przy nim cichy głosik. Głosik czerwienił się i pachniał jak róża do której należał. Jestem kawałeczkiem i ty jesteś kawałeczkiem świata, a on, on jest najpiękniejszy na świecie. Dlatego kocham cię, różo. I ja Ciebie kocham motylu. Ja się nazywam Niefru. Zaczął piechotny, zawstydzony. Zaczerwienił się jak róża i zawołał. Motyl! Tak, tak! Jestem motylem! Wzbił się w niebo i zatańczył taniec szczęścia. I przytulił się do róży. Gdyby nie to, byłaby to bardzo głupia historyjka. Bo kto i dlaczego nazywał Motyla jakimś niefruwakiem i w dodatku piechotnym? Czy wyśniło mu się to, kiedy był gąsienicą? Czy kiedy był poczwarną poczwarką? Dlaczego miewamy takie sny, które nie dają nam fruwać? Kto nas przezywa, zanim jeszcze staniemy się sobą? Dlaczego idziemy, 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 zamiast tańczyć dla róży? Motyl. Przytulił się do róży i byli ze sobą całą krótką chwilę. I dlatego ta historyjka nie jest taka głupia.